Witam serdecznie. Kikowy Szlak, Słubickie Łąki. 4 listopad 2011. Dzisiaj kilka słów o twórczej sile pozytywnego oczekiwania. To znaczy o czymś, co jest przypisane, nieodłączne, niemożliwe do oddzielenia w procesie kreowania naszej przyszłości, jeżeli wierzymy, że sekret działa. Czytaliśmy sekret, oglądaliśmy sekret, prawda? Lecz często wielu ludzi, którzy mimo że oglądali sekret i widzieli, się z nim zgadzają, jakby nie potrafi wykorzystać go w właściwy sposób w swoim życiu. A przecież ten sekret, czyli ta siła przyciągania wszystkiego, na czym się koncentrujemy, z odpowiednią siłą emocji, tak naprawdę działa. Jeżeli sobie postawiliśmy cele, zaplanowaliśmy, co chcemy, ustawiliśmy sobie drogę i idziemy tą drogą i mamy różne rezultaty, to znaczy nie są one tak dobre, jak chcielibyśmy, żeby były, ale czasem się bardziej oddalają niż przybliżają, albo dzieje się jeszcze wiele innych rzeczy jakby zupełnie wyprowadzających nas w pole, to potrzebujemy się zastanowić, w jakim nastroju, w jakim nastawieniu psychicznym tak naprawdę my tą drogę realizujemy. Bo przecież podstawą tego, żebyśmy mogli realizować nasze cele, jest dobre nastawienie, jest przyjazne myślenie o nich, jest bycie ciągle po tej pozytywnej stronie życia, dostrzeganie rzeczy dobrych, sprzyjających, jest ta ciągła radość z tej drogi, którą idziemy. Ogromnie ważny jest ten nastrój, ogromnie ważne jest pozytywne nastawienie, kiedy idziemy tą drogą realizowanych celów. Kiedy kontaktujemy ludzi, róbmy to z radością, z uśmiechem, z entuzjazmem. Kiedy pokazujemy ludziom prezentacje, czy dzwonimy do nich, zapraszamy ich, róbmy to z uśmiechem, z radością. Rozmawiamy przez telefon, rozmawiajmy uśmiechając się. Uśmiech się słyszy, radość się słyszy. Oni to słyszą. My to przekazujemy, wszechświat to odbiera i pomaga dopinać to wszystko. Kiedy pokazujemy prezentację, róbmy je z entuzjazmem, z radością. Cieszmy się tym, co robimy. To jest cała ta droga, w której radość, w której to pozytywne nastawienie będzie w stanie właśnie ono stymulować, przestawiać, dopasowywać ten właściwy kierunek do naszych celów. Pamiętajmy o tym pozytywnym nastawieniu, o tej radości tworzenia, o tej radości drogi, o tym, że ten nasz nastrój, to nasze nastawienie jest tak ogromnie, ogromnie ważne. Czasami ludzie mają fantastyczne cele, wykonują katorżniczą pracę, ale robią to wszystko, jakby ktoś jak spojrzał z boku, robią to jakby za karę, albo robią to jakby tak bardzo automatycznie, wpadli w rutynę, po prostu czaskają, jadą, prawda, na nic nie patrzą, prawda, już do tego stopnia na nic nie patrzą, że jak się na nich spojrzy, to człowiek jest przerażony, oni się strasznie męczą w tym, co robią, prawda, oni to strasznie przeżywają. Oni gdzieś tam się biczują, oni podsumowują krótkie etapy, a tak naprawdę nie włożyli w tą pracę tej radości siebie, tej radości tego czegoś tak przepięknego, tak wspaniałego, co najbardziej przyciąga te cele, które sobie postawili. Także może tyle na ten dzisiejszy Kikowy Szlak, taka krótka refleksja. Dzisiaj bardzo wcześnie, Kikowy Szlak. Widzicie, mgła, no jesień w pełni, ale za chwileczkę ruszamy do Wrocławia, dzisiaj o 13, o 15, potem o 18 spotkania we Wrocławiu. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia, jutro na Kikowym Szlaku, hej.